takimi rzeczami sobie dzisiaj kombinuję, zaraz zobaczycie, co ja tutaj stworzę. Tu muszę otworek zrobić, tu jeszcze miejsce na klucz, zaraz zobaczymy, znaczy wy zobaczycie. Czyli zepsuł mi się ten pistolet, to widzicie, jak pokazuję. I mówię, kurczę, nie wyrzucam go, bo jeszcze może mi się do czegoś przyda. I wziąłem z tego końcówkę. Tutaj dopasowałem i na to wężyk. I z drugiej strony jest też taka końcówka, także nie będę miał jakichś przejściówek, kombinacji. Zobaczymy, jak to się będzie spisywało. Tutaj pozakładam w ten sposób. Czemu tak? Bo będzie trochę taniej. Mam chwilę, to coś tu wyspawam. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ale no zobaczymy. Jednak zmiana planu, bo tu mam drobny gwint, a takiego gwintownika nie mam, żeby tutaj zrobić gwint w środku i nakręcić. To stwierdziłem, że wezmę zwykłą śrubę, rozwiercę, zrobię coś na takiej zasadzie. Tu przyspawam, najpierw przewiercę, przyspawam, nakrętkę i przykręcimy. I przykręcimy śrubę i będziemy to mocować. I tak tylko na szybko, tu otworek już widzicie, nakrętka, śrubka też jest przyszykowana, przewiercona i to obspawam, obszlifuję, coś mniej więcej w ten sposób przykręcam. Bye.